A więc te rozwiązania organizacyjne ulepszające są możliwe również w mniejszych jednostkach. Dzień dobry Państwu. Tak jak tutaj zostało przed chwilą zauważone, reprezentujemy małą gminę, gminę wiejską. Gmina Popielów położona jest w województwie opolskim, tak jak to jest zaznaczone na mapie. 12 miejscowości, ogółem 8300 mieszkańców, 11 jednostek organizacyjnych, w tym Urząd Gminy. I w porównaniu do Państwa, liczbowo Urząd Gminy jest małą jednostką. Zatrudniamy 35 pracowników, w tym tak naprawdę na stanowiskach urzędniczych pracuje 30 osób. Chciałabym jeszcze tak zauważyć, że ten stan zatrudnienia jest stały od wielu lat. Bez przerwy dochodzą nowe zadania, z tym, że staramy się utrzymywać stan zatrudnienia na tym samym poziomie. Z czym to jest związane? Z tym, że każdy pracownik musi iść dalej, musi przyjmować nowe zadania i w przeciwieństwie chyba do dużych urzędów miejskich, u nas jeden pracownik wykonuje zupełnie różne zadania przypisane różnymi ustawami. To, co jest dla nas priorytetem, to wykonywać naszą pracę dobrze. Jesteśmy na bieżąco oceniani przez mieszkańców, którzy są dla nas tym klientem dobrym, który chce być dobrze obsłużony, który ma wymagania, oczekiwania, a my jesteśmy po to, żeby po prostu wyjść naprzeciw tym potrzebom. Mamy świadomość tego, że nie osiągniemy tego bez dobrego zespołu, w którym panują dobre relacje międzyludzkie, gdzie jest dobra atmosfera pracy i gdzie czujemy się dobrze i chętnie przychodzimy do pracy, to jak wiadomo, przekłada się bardzo mocno na wydajność pracy. Dlatego też ważne są dla nas wszelkie sposoby motywowania pracowników, od płacowych oczywiście, natomiast bardzo ważną rolę odgrywają te wszystkie metody pozapłacowe, chociażby proste podziękowanie, wyróżnienie, angażowanie pracowników w zespoły, w grupy inicjatywne, delegowanie uprawnień, dawanie ważnych zadań pracownikowi, wtedy ten pracownik się z tym utożsamia, ma pomysły, które pozwalamy realizować. Ja to Państwu tak pięknie opowiadam i tak się wydaje, że wszystko jest takie piękne, barwne, że wszystko jest jak najlepiej, ponieważ to, co my stosujemy, to również też ta polityka otwartych drzwi. Czyli każdy ma możliwość przyjść, porozmawiać, pożalić się czasami też, ale czasami powiedzieć, co można lepiej. I wydawałoby się, że wszystko wiemy i wszystko jest jasne, słuchamy, dobrze się ze sobą czujemy. Po raz pierwszy w 2011 roku zrodził się pomysł, żeby jednak to wszystko merytorycznie, skrupulatnie policzyć, czyli przeprowadzić ankietę. Pierwsze odczucie było takie, a po co? To pracownicy często pytają, przecież my wiemy, jak jest. Natomiast ponieważ wdrażali się metody zarządzania jakością w naszym urzędzie, przymierzaliśmy się wtedy do tego, to jednak powiedzieliśmy, przekonaliśmy pracowników, że zrobimy taką ankietę, zobaczymy, co pokaże. Ankieta miała odpowiadać na różne pytania. Może nie zrobiliśmy jej tak bardzo profesjonalnie, ponieważ robiliśmy ją sami układaliśmy pytania i to nie sama kadra kierownicza, tylko właśnie zespół trzyosobowy. I to, na co chcieliśmy sobie odpowiedzieć, to jak wygląda komunikacja wewnętrzna. Wbrew pozorom ona jest również problemem w małych urzędach. Czy to, co mamy, czy nasza praca jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, czy ona odpowiada naszym aspiracjom zawodowym, jak jest z warunkami pracy i jak traktujemy siebie nawzajem, nie tylko kierownictwo pracowników, ale również pracownicy, między sobą, jak się traktują, jak się do siebie odnosimy. I tak naprawdę opracowaliśmy trzy ankiety. Jedna z tych ankiet, ona jest tak nazwana ankieta zadowolenia w pracy, przeprowadzana jest zawsze w marcu albo kwietniu. Na dzisiaj ankietowaliśmy się 3 razy. Mamy jeszcze ankietę, którą przeprowadzamy pod koniec roku, w grudniu. I ta ankieta podzielona jest na część anonimową i nieanonimową. Nieanonimowa ma
ma sprawdzić poniekąd kompetencje pracownika. To są pytania, pod którymi każdy się musi podpisać i ono dotyczy znajomości procedur. Ale też wszyscy wiemy, że jest to moment, kiedy można uzupełnić naszą wiedzę i zapytać. To nie jest egzamin, tylko ta ankieta ma czemuś służyć. Najbardziej ciekawa jest właśnie ta ankieta zadowolenia i ankiety samooceny. W sumie te dwie ankiety mają 2 razy po 20 pytań. Wyniki metoda zero-jedynkowa wrzucamy do Excela. Pytania dotychczas przez te 3 lata były takie same. Również po to, żeby pokazać, jak wyniki zmieniają się w czasie. Wszystkie wyniki analizujemy. I to nie jest analiza dla samej analizy, tylko robimy to po to, żeby coś zmienić, żeby usłyszeć właśnie ten głos pracownika, ten realny głos, to, co naprawdę ludziom leży na sercu. I okazało się, ku zaskoczeniu kierownictwa tak naprawdę, że pracownicy odczuwają niedosyt szkoleń. Nie ku zaskoczeniu kierownictwa, czy do tego to, o czym żeśmy wiedzieli, to wiedzieliśmy o tym, że kuleje komunikacja wewnętrzna. Natomiast te ankiety i te pierwsze wyniki, które tak naprawdę nas zaskoczyły, nie we wszystkich oczywiście dziedzinach, to też był bodziec, żeby coś zmienić. W tym czasie wdrażaliśmy elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne biuro obsługi interesanta, był projekt unijny, ale to też pozwoliło nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracownika i wykorzystać elektroniczny obieg dokumentów do wzrostu komunikacji, czyli przesyłanie kopii dokumentu, ustalenie dostępu do spraw, przeglądanie historii dokumentów i tak dalej. To, co zrobiliśmy od tamtego czasu, to zaczęliśmy planować szkolenia. Czyli na początku roku pracownicy nam zgłaszają, z czego chcą się szkolić. Kierownik referatu koryguje i to staramy się robić w czasie roku. I okazuje się, że ten wzrost zadowolenia nastąpił. Ten problem, który nam wyszedł z tych badań ankietowych, to również był taki głos pracownika, nie wszyscy pracujemy jednakowo. Jedni mają tej pracy więcej, inni mniej. Poniekąd żeśmy też o tym wiedzieli i to był też taki impuls do tego, żeby dokonać weryfikacji zakresów czynności. I wyszło nam, że ta atmosfera w pracy, niestety w urzędzie nie jest taka, jak my myśleliśmy, że to jest tak fajnie, otwarte drzwi. Satysfakcja jest bardzo wysoka, na poziomie 90%, ale atmosfera nie do końca. Czujemy się bardzo dobrze traktowani przez naszych współpracowników, również bardzo dobrze przez kierownictwo. Stąd też pomyśleliśmy, że ta atmosfera w pracy może być bardzo mocno związana właśnie z komunikacją, z natłukiem spraw i właśnie z tym nie do końca dobrym przepływem informacji. Czy coś żeśmy osiągnęli? Uważam, że tak. Czy wykonywana praca przynosi panu, pani satysfakcję? Mamy w pierwszych tych kolumnach mamy odpowiedzi na tak. Z 45% w ciągu 2 lat na 62% do przodu. Czy nasze rozwiązanie można, czy jest przejrzyste? Pracujemy, tak jak powiedziałam, w gronie 30 urzędników. Staramy się podejmować tak naprawdę wiele nowych zadań, wyzwań, ale mimo wszystko udało nam się stworzyć zespół, udało nam się jakby zapytać grono pracowników, czy wam te pytania odpowiadają. Oczywiście to, w jaki sposób przeprowadzamy ankietę, po co ona jest, odbyło się specjalne spotkanie z pracownikami, później indywidualne rozmowy, pytania tłumaczone, dlaczego, po co. To, co musimy zapewnić pracownikom w takiej sytuacji, i uważam, że u nas to jest bardzo dobrze, to pewien komfort. Komfort związany z anonimowością. U nas stała urna, do której każdy miał wrzucić, nie wiadomo kiedy, wiadomo do którego terminu. Później pracownicy wyjęli głosy, okazało się, że mamy komplet, to zostało zliczone. I pracownicy byli pewni tego, że nikt nie będzie dochodził, kto, gdzie i jaki krzyżyk i jakim długopisem postawił, czyli brak tych takich negatywnych konsekwencji. To miało czemuś służyć. A miało służyć temu, żeby wprowadzić działania usprawniające. I powiem Państwu to, co było jeszcze takie pozytywne. Jak było pierwsze spotkanie z pracownikami na temat wyników, to wszyscy byli ciekawi, co będzie.
I to było widać napięcie i to takie oczekiwanie i to takie zaciekawienie i później tą dyskusję po niektórych odpowiedziach, pytaniach. Prezentujemy wszystko jako prezentację multimedialną na wykresach kołowych, tutaj to, co Państwo widzicie, i analizujemy również wyniki ankiet na przestrzeni lat. To, co nas najbardziej cieszy, to to, że ta czerwona krzywa, która obrazuje odpowiedzi na tak za rok 2013, ona plasuje się generalnie wyżej przy tych samych pytaniach, a w czterech, w pięciu miejscach nastąpił bardzo wysoki skok w górę. Nie wiem, czy to mieszka, bo to jest to miejsce, to i to. To były dla nas podstawowe informacje, jeżeli Państwo będą ciekawi, oczywiście mogę powiedzieć, jak to było w obszarach. Nasze rekomendacje to respektowanie uwag i opinii pracowników i podejmowanie działań po uzyskaniu tych wyników. Pracownicy mają wtedy poczucie, że ankieta ma sens i przekłada się na czyny i że ktoś ich słucha. I tu uważamy, że aktywne wsłuchiwanie się w opinię pracowników, w ich pomysły, jest podstawą dialogu, planowania i podejmowania trafnych decyzji. Mamy nadzieję, że to się cały czas przekłada na jakość naszej pracy, jakość pracy urzędu. To, jakim jesteśmy pracodawcą jako urząd i jakie stosujemy metody szczegółowo, zostało również zbadane podczas ubiegłorocznej edycji Polskiej Nagrody Jakości. Możemy się poszczycić właśnie tytułem laureata. Nasze ostatnie sukcesy i efekty naszej pracy. Tutaj mamy zdjęcie takich dwóch nowych obiektów. Bez pracy, zaangażowania i pomysłów pracowników i bez dobrego kierownictwa nie byłoby to możliwe. Dziękuję.